Siema, siema. Siema. LTZ ta naprawiona. Dwie śruby były, a i teraz nie ma ani jednej. Niepotrzebne dwie śruby? Niepotrzebne. Nie usunęliśmy nic. Ale tak do końca nie wiadomo, co tam było. Ale... Może nie wystrzęglała, bo tam się przyblokowała. Przyblokowała się. Ty, Tomek? Mówisz? A to wkładamy z powrotem, czy nie? No o, ja macha raptor. Trochę zostało. I w ogóle dowiedzieliśmy się, że to ma dwa sprzęgła. Co Tomek mówisz? No to wkładamy z powrotem? Trochę zostało silnika. Jakieś ta gumka chyba by była jedynie potrzebna. Jakieś panewki. Ale jak jeździ, to nie. Lżejszy będzie. Można to dołożyć. Dzitez jest wszystko. Wczoraj była załamka. Teraz wszystko śmiga. Na wstecznym lecimy. Pięknie, no. Naprawione. Dwa majstry naprawiały. Jeden majster. Tata. Drugi majster. Teraz bierzemy się za lutowanie. O. Pompki. Pompka. Pompkę Tomek zechlał. Popsuł. Trzeba ją polutować. Dowiedzieliśmy się, że to ma dwa sprzęgła. No to ktoś lutował. I dowiedzieliśmy się. No co ty? No. Tak było? To tak nie, było. To co było? No ci mówię, ja tak to kupiłem, a to idzie do tego. I już zakręcałem, bo tu puściło. No ja, to tam było lutowane. Dobra. No ci mówię, że nie było. Ale nie wiem czemu. Powiem wam, nie wiem czemu. Ale mi się lepiej zmienia biegi. Nie wiem czemu, ale lepiej mi się zmienia biegi. Tu wsteczny nie działał. Jak było tam sprzęgło, tam skleiły się. Jeszcze kat prata zamówił, że na Allegro są takie wentylatory. Takie gdzieś takie. Coś takiego jak moja ręka. Tu byśmy wsadzili i by się oziemniałby się. A ty, Kasper, co tam patrzysz? Nic. No co tam patrzysz? Kłady. A, jakie? LTZ i Raptor. A po co? Przecież masz tam kłada, stoi. Słaby. Słaby. Ważne, że masz czymś jeździć. Kasper szuka nowego kłada. Po co ci nowy kład, jak masz tego? Dobry jest. Trzeba szukać coś większego. Czekaj, a co w nim jest takiego słabego? Powiedz. Gdzie jest słaby. Słaby silnik. No to włożysz jakiś, nie wiem, od 250 nawet. No, jak nie, to nie. Więc co? Wczoraj załamka, dzisiaj... Uśmiech na twarzy. Suzuki LTZ. Było ciężko, bo nawet olej wylewaliśmy. Ciężko było. Chyba tak z 3,5 godziny to robiliśmy. 4,5. Coś takiego. Coś takiego robiliśmy. Idę do chłopaków. Bo to wymieniam. Co wy tu robicie, majstry, szefy? Pompka się popsuła. Wszystko. Aha, więc nie ma samochodu. To nara, opowiedziałem wam o LTZ-cie. Kupimy jeszcze dystansę. Będzie to śmigać. Nara. Nara.